Siemanko, ja jestem Hubert, a dzisiaj na Zdrowym Zoncie jedziemy kupić przyczepę kempingową. Tak, to dzisiaj, nareszcie ten dzień nadszedł. Kilka dni temu dostałem informację od sprzedającego, że już dostali dowód twardy. Także w zasadzie kwestia tylko dojechać, sprawdzić po raz kolejny, czy wszystkie urządzenia działają, czy nic się nie zepsuło w międzyczasie, jak został zainstalowany panel fotowoltaiczny i jak to wszystko tam sobie funkcjonuje. Bo poprosiliśmy o domontowanie takiego panelu, żebyśmy mogli sobie na dziko kempingować i jeździć w różne miejsca, gdzie tego prądu będzie za mało. Także albo nie byłoby wcale. W sensie tak, nie byłoby wcale możliwości przyłączenia się do prądu, a byłoby go bardzo mało, bo tyle, ile by się udało zmagazynować w akumulatorze przed wyjazdem. Także tak to wygląda. W dzisiejszym filmie jedziemy w końcu ją odebrać. Przyczepa, po którą jedziemy, to będzie AB GTS o dopuszczalnej masie całkowitej 1300 kg. Jest to przyczepa z 2002 roku. Jest to przyczepa angielska, typu angielskiego, także dzisiaj zobaczycie sobie, jak taka przyczepa wygląda. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu jest to taki parametr, który zezwala nam na jakby możliwość ciągnięcia konkretnego ciężaru za sobą, tak? W sensie... Nie jestem specjalistą od takich spraw, ale w dowodzie rejestracyjnym jest taka pozycja, która określa naszą maksymalną dopuszczalną masę całkowitą przyczepy oraz prawo jazdy, które ja osobiście posiadam, czyli prawo jazdy kategorii B, zezwala na dopuszczalną masę całkowitą zestawu pojazdów do 3,5 tony. Do 3,5 tony takie zezwolenie mam, posiadając prawo jazdy kategorii B i dopuszczalna masa całkowita samochodu, naszego konia pociągowego, jakim będzie Hyundai i40, jakim jest Hyundai i40, którego Wam pokażę, plus dopuszczalna masa całkowita przyczepy, czyli tego ABB-a, nie może przekroczyć 3,5 tony, bo na tyle pozwala moje prawo jazdy. I jednocześnie, mieszcząc się w 3,5 tony, takim zestawem nie trzeba posiadać czegoś takiego jak wiatol. Cieszy mnie to bardzo, bo trochę się obawiałem tego, że wszędzie, gdzie pojedziemy, będziemy musieli tego wiatola ładować i pamiętać o kolejnej rzeczy. No ale to z czasem pewnie też przyjdzie, jeżeli spodoba nam się karawanik i zmienimy kiedyś tą przyczepę na cięższą. Kto wie, może tak będzie, a może nie, a może nam się nie spodoba ten karawanik. Jest to najgłupsza decyzja naszego życia. Myślę, że nie, bo jest to marzenie, które trzeba sprawdzić i jakby czuję to serduchem tutaj. Ten karawanik, to wszystko bije w mojej piersi. Przyczepa, której urywek pokazałem w jednym z wcześniejszych filmów, wtedy wpłaciliśmy zaliczkę na tą przyczepę. Było to 500 zł takiej zaliczki, bo czekaliśmy, aż te dokumenty tam sobie sprzedający poogarnia, pouzupełnia i podobno, żeby kupić taką przyczepę, ona musi mieć już twardy dowód, żeby to wszystko było tak picobello, działające, sprawne i prawnie legalne. Także jedziemy sobie dzisiaj dopłacić resztę. Tak jak wspominałem, mówiliśmy się na 23 tysiące złotych, do tego za 1700 panel fotowoltaiczny wraz z regulatorem ładowania i akumulatorem AGM, z tego co mi wiadomo, taki akumulator został tam zainstalowany z tym regulatorem ładowania oraz panelem 320 W, więc tego prądu nam nie braknie, a tym bardziej idzie lato, wiosna, trochę słońca. Natomiast co do tego lata, to kurczę, się naprawdę porobiło. Dzisiaj jestem taki zakapturzony. O, jestem taki zakapturzony, trochę nawet widać, że gdzieś to słoneczko się przebija, ale jeszcze ciepełka takiego nie daje. Mamy dzisiaj 30 dzień maja. 30 dzień maja, słuchajcie, a jest tylko 10 stopni ciepła. Także coś tutaj jest nie tak, kurde, z tą pogodą, naprawdę. A ja jestem z pieskiem w moim kochanym lesie na spacerze. Pieska tam widać, Bledka sobie buszuje, wącha, załatwia tematy. I tak to wygląda. Pokażę Wam naszego konia pociągowego, tego Hyundai'a, kawałek trasy, a później to już nie będę kręcił na miejscu, jak będziemy sobie testować i sprawdzać ze sprzedającym jakby tą przyczepę na miejscu, tylko już jak zapeklujemy na hak i będziemy ciągnąć, to wtedy
wtedy się będę włączał, także nie myślcie sobie, że zobaczycie coś z procesu zakupu, bo nie. Miłego oglądania! Siemanko, witam Was z parkingu na autostradzie A1. Jesteśmy właśnie na parkingu i muszę Wam coś pokazać. O tak, to jest to, co chciałbym Wam pokazać. Zakup udało się przeprowadzić, stoimy sobie tutaj. To jest nasz zestaw. Piękny, wspaniały zestaw, przyczepka AB GTS. Udało się, wszystko działa. Zakupiliśmy ją. A to jest nasz koń pociągowy, o czym mówiłem, że Wam go pokażę. To jest Hyundai i40. Zestaw wygląda tak. No zarąbista sprawa. Idę teraz do Subwaya kupić coś do jedzenia, bo jesteśmy głodni. Jest godzina 17, trochę czasu nam to zajęło, ale jesteśmy mega szczęśliwi, także hejka. Pierwszy raz jemy w przyczepie i pierwszy raz jemy Subwaya. Kanapeczki nam się tutaj takie dobre trafiły, z jakimś fajnym, pysznym, smacznym kotlecikiem, warzywkami i w ogóle pożywimy się i jedziemy dalej. Abletka zwiedza. Hej, witam Was kolejnego dnia, tak z ciekawostek. To dzisiaj też jest 30 dzień maja. Takie jaja normalnie. Wczoraj się pomyliłem. Wczoraj był 29, jeden dzień mi uciekł. A się okazuje, że dopiero dzisiaj jest dzień 30, więc idealny czas na dokończenie tego filmu dzień później. Sytuacja wygląda tak. Za mną jest przyczepa, nasz zestaw, który zakupiliśmy sobie wczoraj. Także mocno trzymaliście te kciuki i udało się ten zakup dokonać. Więc popatrzcie sobie. Wygląda ona następująco. W zestawie jest tak, piękna, duża, ładna, czyściutka, wymyta GTS. Jedziemy sobie ją teraz przystawić na parking, gdzie teraz będzie przez jakiś czas sobie stała, zanim do końca przygotujemy się z naszym miejscem parkingowym na działce. I Zuzanka. No i przed każdym wyjazdem i tak dalej, no musimy sobie ją doposażyć. I w ogóle, także tak to wygląda. Zajrzymy sobie przez okienko, ale na razie tylko przez okienko, bo wnętrze i cały room tour zobaczycie w kolejnym filmie, także dziękuję za to, że byliście. Zostawcie łapkę w górę, jeszcze raz zostawcie łapkę w górę, jak jeszcze tego nie zrobiliście. Dajcie suba, żeby oglądać nasze perypetie i kolejne filmy z tą przyczepą, z nami, ze mną w roli głównej. Także hej!